to witam 26 lutego na kolejnej skirajzie. Takiej niespodziewanej dzisiaj, bo dzisiaj nie miało nie być skirajzy. Ale miała być skirajza 20 lutego, niestety z przyczyn ode mnie niezależnych się nie odbyła. Spowodowane to było niestety koronawirusem znowu. Znowu był areszt domowy niestety. No i tak to niestety musiało być. Tydzień spędziłem w chałupie. Sytuacja już jest pod kontrolą, także dzisiaj o północy odbył swoją wolność. Tak więc zaczynamy od nart. Mam nadzieję, że także i jutro. 4 godziny zaplanowane na dzisiaj. No myślę, że jakoś to przejdzie. Wszystko. Chociaż no, w ostatnim czasie dużo się dzieje. Niestety wybuchła wojna na Ukrainie i no, takie bardziej plany sportowe to schodzą na dalszy ten plan, ale no jest to problem oczywiście, tak golem problem, to jest wojna no, niestety. Ten szaleniec z Moskwy kompletnie zdurniał już. Ale cóż, no, na debila nie ma rady. Wszyscy potępiają, ale nic z nim nie zrobi. Cały Zachód potępiają, ale jakichś tam odwetowych akcji nie ma. Ludzie niestety giną, krew się leje, a oni tylko po tym, nic więcej. Podejrzewam, że w przypadku Polski będzie to samo. Dobra, ale skupimy się na skirajzie. Piękna pogoda. Mamy nadzieję, że wszystko dzisiaj będzie cało.
Tak, no to jak widzieliście, pierwszy zjazd całkiem fajnie, a ludzi będzie przybywać. Też już mamy ostatni weekend śląskich ferii, tak więc każdy będzie chciał wykorzystać to. Ma być ładna pogoda, więc nic tylko przysować, a nie siedzieć na jakiś kwarantannach w chałupie. Dobrze, że to się tak udało załatwić, że już nie jestem, że tylko jedna skirajza musiała zostać odwołana. Szybkie działanie, zdecydowane i skuteczne.
finalizowanie oficjalnie się już skończyło, ale nie byłbym sobą, gdybyś nie dotarł na Dziewiczy Stok w Czechach. A więc jestem już za granicą i widzę, że jakoś śnieżyca nam nie idzie. Ho, 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 zobaczcie. Nie wiem, czy widzicie, jak to idzie. Ale jaja. Ale w sumie dobrze. Niech śnieg padł. W końcu jeszcze mamy prawie miesiąc zimy. Więc no, tego śniegu jest więcej jak było tydzień temu. Dosypało. A ja myślałem, że będzie wytajane. Może jakiś kitul się jeszcze uda. Fajnie jest. A widzicie, jak śnieżyca idzie na mnie? Jako fujawica tam jest. Ten dym taki. To jak fujawica. Jasne. Trzeba korzystać, a nie żadne kwarantanny jakieś. Słuchajcie. Jechałem teraz na wyciągu zaś. Tylko matka z dwoma dzieckami jechała. Jedno dziecko się ich pyta, kiedy będzie wojna. Powiem wam, że pytanie mnie zaskoczyło takie. Kiedy wojna będzie? No lepiej, żeby nigdy. Ale niestety na Ukrainie już mamy wojnę. Sukin syn putinowski, ruski dziot pieryński napad. Ale cóż, nigdy temu pieronowi nie ufał. Nigdy nie będę ufać, bo to jest drugi Stalin. Jeleński Putin. Ja wie na terenie Czech. Słuchajcie, Czechy też zamkły przestrzeń powietrzną do ruskich fligrów. Także Rusy tutaj nie śmią latać, a w Polsce też nie śmią latać. Jak tu się fajnie jedzie, nie? Byleby zaś nie zaliczył takich wpadki jak tydzień temu tutaj. Tam prosto byśmy zajechali ku schronisku. Ale widać, że nie tylko Joty jeździł. Jakaś jest droga w tym miejscu. I szlak byś powiedział. No i Joty też nie ma tu sum. Fajowo, fajowo. Chłopy się na mnie gapią.
No tych śladów z przeszłego tygodnia tutaj chyba nie ma. Chyba wrócił mnie w drzewo. Dobra, no to pomału się już z wami będę się żegnał. Coraz więcej skila idzie w życie. Powiem wam jedno, to trzeba będzie sprawdzić. Ski Alp Snowboarding Czyńczo w Olbrzychowicach. Jakby się kiedyś chciał uczyć jeździć, to tu mam taki plac specjalny, ale to bajka.
tam zamroczne. My jeszcze dzisiaj nie jechali z włączoną kamerą. Tak, no to słuchajcie, przed chwilą Brzech jechał z takim typem na wyciągu, z takimi dwoma, co się chwalił, że miał 16 roków i był na kolonii, że to jest taki typ, który bez działki nie wytrzymie na kolonii. I generalnie rzecz biorąc, drugi dzień był i już miał frela, jakoś i blondyna, ponoć fajno. I sprawa się o tyle toczy, że grupa miała jakieś tam jakieś zajęcia na basenie. No ale oni jakieś tam uciekli do jego pokoju. No i tam zaczynają jakieś gotki, nie? W końcu się już poseblikali. Ten się wspomniał, że mimo gumy już akcja, że tak powiem, się zaczyna rozkręcać, a oni stoją, nie? Poseblikani, a tu dup włazi wychowawca. No i, że tak powiem, sprawa się rypła. Groziło mu wywalenie, znaczy nie wywalenie, tylko wychowawca mu powiedział, że go trzeba będzie mocno pilnować, nie? Ale ja by go wywalił z kolonii, a drugi raz, jeżeli by wychowawca to powiedział starym, czyli rodzicom, a na pewno pewnie powiedział, to chyba chałupy by wywalili totalnie takiego pierona. 16 roków i takie rzeczy. Jak ja miał 16 roków, to ja w ogóle nie wiedział, o co chodzi, bo tak było. Ja miał w ogóle zupełnie inne sprawy, ja miał rowery, ja miał narty, a nie tam jakiś łażeń za babami, za dziołchami, bo to jest 16 roków, to jest kurczę rozum kanarka dosłownie jeszcze. Zresztą po tym się dzieje, taki gupole mają dziecka i mają rozum kanarka, niestety. Także tym pić to trzeba i to tym bardziej. Tyle chciałem w tym temacie. No to fajnie. Jeszcze rozczymcie się i do zaś.